I to polegało na tym, że w którymś momencie dostawaliśmy w kopertach zadanie do wykonania natychmiast. Ja otrzymałem kopertę, przeczytałem, oczywiście o określonej czasie miała być reakcja na to wykonana. Zjedz roślinę. Czekałem jakieś 4 minuty. No, rozglądałem się po tym małym podwórku konsulatu. Zobaczyłem krzaczek taki z pomarańczowymi jakimiś owocami. Pomyślałem sobie, pójdę tam właśnie o tej godzinie, dziupnę. No i poszedłem, kucnąłem, dziupnąłem i już miałem odejść. No bo myślę sobie, może to jakaś trucizna, nie wiadomo jak zareaguje, prawda? A liści zobaczyłem nagle 2 buty, które podeszły do krzaczka. Ktoś kucnął. Ja spojrzałem do góry, patrzę, a to Konrad Swinarski, który był na tym koncercie. No ja, młody aktor, świeżo upieczony dopiero, student, aktor w 1966 roku, oczywiście zjem cały krzak. No i wtryniłem cały ten krzak. No i to było przełamanie, na pewno. Ale to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ latem, to było wiosną, a latem pojechaliśmy na festiwal do Meksyku i tam to się odbiło, było jakieś ogromne przyjęcie w basenie. No i to się odbiło tym, że oczywiście wszyscyśmy byli w dobrych humorach. Biegaliśmy i ja zacząłem biegać po balkonach, za mną służba hotelowa, była jakaś 4 nad ranem. No i wreszcie, pamiętam, Mikołaj Grabowski za mną biegł i krzyczał, bo pamiętaj się, Jasiek, spadniesz tego. W końcu do takiego rogu wpadłem i służba 7 takich dryblasów naprzeciwko mnie, Grabowski zdyszany doleciał. No ja już byłem zblokowany, nie wiedziałem co zrobić. Zobaczyłem nagle pod takim szklanym kloszem jakąś roślinę, więc podniosłem ten klosz, oni przerażeni na mnie patrzą i zjadłem tę roślinę. Oni przerażeni przestali mnie gonić, uciekli w popłochu. Na drugi dzień dyrektor tego hotelu woła Adama Kaczyńskiego, szefa naszego zespołu i mówi tak, proszę pana, różni ludzie tu przyjeżdżą. Po raz pierwszy mam przyjemność gościć Polaków. Ale w ciągu całej historii tego hotelu nie zdarzyło się, żeby chlubę tego hotelu, kwiat, tu wymienił jakąś łacińską nazwę, który kwitnie raz na ileś dziesiątków lat, na oczach całej służby zjadł jakiś Polak. No i to było drugie przełamanie, które było echem tego pierwszego, jednak z teatru. Także mogę powiedzieć, że przeżyłem i bardzo panu dziękuję, że sobie przypomniałem i uświadomiłem sobie to przełamanie. Tak.